Cześć! Witamy w kolejnym odcinku programu Wysmakowani. Dzisiaj pójdzie nam jak po maśle, bo Mikołaj już się oswoił z kamerami. Tak jak Justyna z gotowaniem. No tu bym bardzo nie przesadzała. Ale raczej kosztowaniem twoich potraw, bo gotujesz także palce lizać. Bez przesady, ale dziękuję. Jeszcze w dodatku skromne. Ale dzisiaj będzie nie tylko o gotowaniu i nie tylko o potrawach, ale także o strawie dla ducha. Mówisz o muzyce? Mówię o muzyce, skąd wiesz? Przecież nie było cię na koncercie. Ale ty byłaś i na pewno nam opowiesz. Na pewno, zapraszamy. Opowiem tym bardziej, że atmosfera była niesamowita i z właścicielami restauracji mogliśmy porozmawiać na tarasie. Jako że pięknych, pogodnych dni w naszym kraju jest zdecydowanie za mało, więc nauczyliśmy się korzystać z tego, co najlepsze w naszym klimacie i każdą wolną chwilę spędzać na powietrzu, relaksując się na działce, w ogródku, czy wybierając właśnie takie lokale z przestrzenią na zewnątrz. Ten niezaprzeczalny atut posiada restauracja, którą po raz kolejny odwiedziliśmy z naszymi kamerami. Tym razem asumptem było otwarcie ogródków na tarasie Tataraku i jednocześnie inauguracja kulturalnego sezonu. Przy dźwiękach muzyki na żywo goście w cudownym nastroju z rodziną i przyjaciółmi spędzali jeden z czwartkowych wieczorów. W takim razie na chwilę wróćmy do tych momentów. Pomysł muzycznego czwartku, który już tam od jakiegoś czasu, właściwie od początku był hasłem, nie zrealizował się. Mamy muzyków świetnych. Bo to nie tylko muzyczne czwartki, ale w ogóle chyba inicjatywa taka trochę kulturalna. Tak, bo mają być obrazy, mają być inne wydarzenia kulturalne. No, będzie się to rodzić. Mam nadzieję, że z takim sukcesem jak dzisiaj. No. Czyli łączymy tę sztukę kulinarną ze sztukami pięknymi. A dzisiejszy dzień pokazuje po raz kolejny, że kiedy mamy jakieś okazje, podobnie było w Dniu Kobiet, walentynki, mamy praktycznie komplet na sali, a nawet więcej chętnych niż miejsc. To też jest miejsce, w którym będzie kolejna przestrzeń czy do właśnie jakichś imprez kulturalnych. No i oczywiście również dla fanów naszej kuchni. Zahaczyłeś o tę kuchnię. Był znak zapytania, czy Pilani się przekonają do dziczyzny. Mamy te boczniaki, a okazuje się, że kelnerzy nie nadążają z roznoszeniem dań. To znaczy, mimo wszystko jeszcze dużo pracy przed nami. My też staramy się słuchać głosów w sali, dlatego nasze menu będzie ewoluowało i to niekoniecznie w kierunku takich dań elitarnych, ale również staramy się teraz zmieniać to menu w taki sposób, aby było bardziej egalitarne, głównie z myślą o dzieciach, bo to są najsurowsi krytycy w tym kontekście, że po prostu kiedy nie ma dania, które dziecko lubi, to dziecko nie chce przychodzić do tej restauracji. I to jest taka trochę brutalna rzeczywistość w erze McDonald'ów czy fast foodu ogólnie. Trzeba trochę wyjść naprzeciw też oczekiwaniom naszej młodzieży. Idziemy w tym kierunku raczej takim familijnym. Oczekujcie Państwo zmian w menu takim właśnie po to, żeby cała rodzina mogła u nas faktycznie spędzić. My już rozmawialiśmy o tym, że informacje o tym, co tutaj się dzieje, możemy czerpać z Waszego Facebooka. Tak jest. I też chciałam zapytać, jak się sprawdza forma rezerwacji takiej online? No bo byliście pierwsi wprowadzając to, prawda? No oczywiście jak każda nowość na początku był duży znak zapytania, czy to zadziała, jak to zadziała, a dzisiaj już sobie chyba nie wyobrażamy, że działa z tego. Faktycznie fantastycznie to działa, bardzo wielu klientów już nie korzysta nawet z telefonu czy kontaktu bezpośredniego, tylko od razu poprzez aplikację rezerwuje stoliki. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o rezerwacje, to przerosło to nasze oczekiwania, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to, uważam, nasz duży sukces. Czy wy planujecie też jakieś takie większe, na przykład, nie wiem, eventy, jakieś biznesowe spotkania tutaj? Przede wszystkim jesteśmy nastawieni na imprezy biznesowe, związane ze spotkaniami, z dobrym jedzeniem, z cateringiem, ale przede wszystkim tu na miejscu, także na to jesteśmy bardzo otwarci, ale w tygodniu, w weekendy zostawiamy miejsce przede wszystkim dla rodzin, które są dobre, że zjeść i spędzić mile czas w pięknym otoczeniu. Otoczenie jest rzeczywiście piękne i za chwilę zobaczymy je wieczorem, wreszcie z tymi włączonymi światłami i w tym całym anturażu. Jak tu będzie to wyglądało? Bo stoją już stoliki. Czy tu jeszcze będzie się coś działo? Bo myśleliście o jakimś placu zabaw dla najmłodszych? Jest taki pomysł. Mamy miejsce już przeznaczone. Dzieci będą mogły chwilę się pobawić, a rodzice odpocząć przy dobrej kawce czy smacznym jedzeniu. Także musimy się dostosować dla najmłodszych i jesteśmy na to gotowi. Czyli mam wrażenie, że ewoluuje ta restauracja pod kątem potrzeb klientów. Wsłuchujecie się w nie. Od początku mieliśmy taką wizję, że oprócz tej wizji dotyczącej dobrej kuchni, dobrych składników i lokalnych składników, ta restauracja będzie rozwijała się wraz z tym, co pokaże życie. Jesteśmy w trudnych czasach,
w kontekście w ogóle branży gastronomicznej. To jest naprawdę moment, kiedy nawet w takich miejscach jak Kraków czy Warszawa gastronomia przeżywa ogromne problemy. Dlatego było dużym wyzwaniem. Cześć, tata. Chodź do nas. Możesz pomachać. Także na pewno staramy się wyciągać wnioski z tego, co się dzieje. Słuchamy przede wszystkim opinii naszych klientów. Stąd między innymi ta zmiana polegająca na otwarciu się na dzieci również. To jest cudowne, że nagrywamy wywiad. Są z nami dzieci, są rodziny całe i to jest właśnie ta atmosfera, która tutaj rzeczywiście urzeka. I myślę, że wszyscy to czują. I tę przyjazną atmosferę czuć tu na każdym kroku i przy różnych okazjach, a menedżerka lokalu ma pełną głowę pomysłów. Ale co się dziwić, skoro możemy spędzać czas w takich okolicznościach przyrody. Daga, tu jest po prostu przecudownie. Prawda? Słońce, śpiew ptaków, woda, czego chcieć więcej. Tak, podobno wieczorem są jeszcze żabie koncerty, ale profesjonaliści też tutaj występują. Tak, zaczniemy najbardziej kolorowo. Sympatycznie, przyjaźnie jak się da. Otóż przed nami 1 czerwca, Dzień Dziecka. Czego chcieć więcej? Dziecięca radość, czego nam dorosłym bardzo często niestety dzisiaj brakuje. Dlatego już 1 czerwca ruszamy z pierwszym nowym projektem, dedykowanym specjalnie naszym ukochanym najmłodszym. Mam nadzieję, że ściągniemy tutaj naprawdę grono fantastycznych dzieciaków. Będą lody, będzie malowanie twarzy, będą animacje, konkursy plastyczne. Wszystko, czego dzisiejsze dzieciaki potrzebują tak naprawdę od nas. Tak, ale wy dbacie o całe rodziny. Był na przykład Dzień Mamy, były wieczorki dla całych rodzin, są muzyczne czwartki. Czyli to jest takie miejsce, trochę już powiedziałabym, taki ośrodek mały, kulturalny. Tak, to w jaki sposób chcemy się tutaj prezentować, stanie się za chwilę naszym naprawdę największym atutem. Mhm. Jak już wspomniałaś, był Dzień Matki, czyli całkiem niedawno, kilka dni temu, mieliśmy w naszej restauracji specjalnie dedykowany naszym cudownym, ukochanym mamom recital. Dwugodzinny występ specjalnie dla naszych mam, żeby chociaż tego dnia poczuły się być może jeszcze bardziej wyjątkowo. Także, szanowni państwo, zapraszam z całego serca. Mam nadzieję, że nasza prezentacja stanie się naszym największym atutem. Obok oczywiście jedzenia, bo w Tataraku obie te rzeczy świetnie się łączą. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia. Tatarakowe przysmaki są nie tylko pyszne, ale też pięknie podane. A kolejnym testem tutejszego menu, dodajmy zdanym, bo zainteresowanie tą formułą było duże, okazała się majówka. Każdego dnia goście mogli degustować inne dania. Między innymi sumak, kaczki czy pstrąga, były szparagi w różnych odsłonach, ale i przygotowano dzień herbat oraz deserów. Już po samym obejrzeniu tych zdjęć można nabrać ochoty na skosztowanie tatarakowych dań. To specjały najchętniej wybierane przez gości, ale restauracyjne menu wciąż ewoluuje. Zakończyliśmy pierwsze miesiące funkcjonowania restauracji, więc to jest czas też troszeczkę na wyciąganie wniosków. Podsumowanie, dokładnie. Oczywiście nie odchodzimy od naszego głównego nurtu, czyli promowania zdrowego jedzenia opartego na zdrowych produktach, czyli rybach i dziczyźnie. Ale... Od lokalnych dostawców. Tak, przede wszystkim, ale z drugiej strony no, otworzyliśmy się też na głosy naszych klientów. Wprowadziliśmy możliwość wyboru na przykład sztandarowy produkt dla dzieci, czyli nasze słynne nuggetsy z pstrąga mają teraz wersję drobiową. Również. Miało nie być kurczaki, a jednak. To nie są kurczaki, to jest indyk mimo wszystko, który uważam za nieco jakościowsze mięso. Też szukamy stałego lokalnego dostawcy, żeby to nie było mięso no name. Nad czym ubolewam, samo słowo ryba na niektórych reaguje odstraszająco. Mamy tutaj dużą rolę do zrobienia, jeżeli chodzi o edukację. Tak. I nic. Nie wszystkich się da. No tak jak mówiłem wcześniej, wciąż mało tych ryb jemy, tak? Więc tak jest. Macie w menu teraz suma, prawda? Tak. Byłem dość zaskoczony, gdyż nie jest to raczej ryba często spotykana w restauracji. Tak, to jest na pewno jakaś nowość, zwłaszcza w naszym menu. Jest to sum clarias, taka odmiana suma, którą się daje hodować, bo ten sum, którego jesteśmy przyzwyczajeni, który występuje naturalnie w naszych wodach, jest jedną z najtrudniejszych ryb hodowli. Jest taka hodowla, w której nawet pomagaliśmy przy budowie tej hodowli. Już słynna hodowla, prawda? Pod Złotowem. Tak, no największa w Polsce, która umożliwia nam właśnie dostęp do takiej samej jakości ryby przez cały rok. To mięso charakteryzuje się tym, że po wyfiletowaniu absolutnie nie ma żadnej ości. Właśnie, uwielbiam to sumak. Obróbce.
czasy. Tak jest. I coś, co znowu mówię z bólem, wielu klientów podkreśla jako zaleta tej ryby to, że nie czuć jej rybą, chociaż dla mnie nie jest ale to... Ale to jest też dla dzieci, wydaje mi się, duży tak. atut, prawda? Aż to też powoduje większą plastyczność tego mięsa w przypadku przyrządzania różnych dań. Na razie zaproponowaliśmy, to jest pomysł naszego głównego kucharza, suma zapiekanego w sosie śmietanowo-winnym, także to jest takie danie i bardzo wyrafinowane w smaku, ale też bardzo delikatne, bardzo dietetyczne. Myślę, że niebawem będziemy szukać kolejnych pomysłów na tą rybę. I widzę, że w waszym menu pojawiła się też kaczka, którą osobiście uwielbiam. Tak, zgadza się. To specjalnie również... dla Mikołaja? Raczej dla klientów. Myśleliśmy również, żeby poszukać takich dań troszeczkę odbiegających od dziczyzny czy ryb, ale które nie są takimi codziennymi, oczywistymi. Tak. Stąd pomysł na kaczkę. Kaczka jest zrobiona też w sposób specyficzny. Jest przyrządzona w sous vide, potem delikatnie podpiekana, więc jest soczysta, co bardzo wielu klientów ze zdziwieniem podkreślało. Tak, bo samemu kaczkę zrobić... To jest po prostu wyczyn, bo zazwyczaj się robi sucha. Trzeba znać sposób, prawda? Tak jest, trzeba znać sposób. Dodatkowo ona jest podawana nieco inaczej niż zazwyczaj, co też jest dla nas ciekawym doświadczeniem, ponieważ mieliśmy taki oddźwięk od klientów, że oczekiwali kaczki z żurawiną, bo tak się zazwyczaj ją podaje. Nasz kucharz zaproponował z dodatkiem warzyw sezonowych zblanszowanych i w takim ciemnym sosie a la Worcester, więc no, takie połączenie dość nieoczywiste jak na kaczkę. Czyli jesteśmy jednak otwarci na jakieś eksperymenty. Przynajmniej zrobiliśmy taką otoczkę tej restauracji, że klienci, którzy do nas przychodzą, oczekują właśnie takich rzeczy nietypowych. Osobiście mnie to bardzo cieszy, bo jest to sygnał, że jednak ten nasz pomysł zaczyna się sprawdzać. Mhm. No tak, bo nie ma sensu jakby powielać kolejnej restauracji, bo jest ich trochę. Od początku był taki pomysł właśnie, żeby nie próbować wbijać się w coś, co jest i walczyć na trudnym pińskim rynku gastronomicznym. To zresztą jest motto całego mojego życia, żeby szukać nowych ścieżek, wymyślać nowe rzeczy i tam się realizować. Ja jeszcze muszę zahaczyć o te szparagi, bo są tacy, ja do nich należę, którzy uważają, że wiosnę wyznacza nie data w kalendarzu, ale pojawienie się właśnie szparagu. Zgadzam się. Tak? Powiem tak, korzystamy z takiej plantacji, z Nowej Lubianki rodzinnej, która zajmuje się właściwie tylko uprawą szparagów i wiśni, tak, taki wybór. Oprócz dań takich typowo szparagowych, które tak troszeczkę spontanicznie proponujemy na zasadzie dania dnia, szparagi się z automatu pojawiają jako dodatki sezonowe do wielu naszych potraw, bo my tak konstruujemy potrawy, między innymi steka, polędwiczki, nawet tego suma, że wśród właśnie dodatków pojawiają się sezonowe warzywa. Dopiero teraz zaczynamy wchodzić w taki okres, gdzie możemy dać się popisać naszym kucharzom. Po pierwsze dlatego, że restauracja już wyszła z tego trybu rozruchowego, który jest, no, jest wymagany. No tak. Trzeba wszystkie procedury dopracować, musi się pojawić jakaś rutyna, muszą się pojawić sztandarowe dania, które już są przygotowywane rutynowo, szybko. I dopiero teraz następuje moment, kiedy kucharze mogą zacząć czarować. Rozwinąć skrzydła. I wymyślać swoje potrawy. Jednocześnie pojawia się sezon na warzywa, owoce, które faktycznie zaczynają dojrzewać wokół nas. My też jakby wspólnie z drugą restauracją z Tarnowa zaprowadziliśmy taki ogródek, gdzie mam własne warzywa i to nawet na zgodnie z sugestiami naszego kucharza posadziliśmy w tym roku różne warzywa, o których nie miałem pojęcia, że istnieją, więc dla mnie to też jest jakiś eksperyment, jakaś nowość, więc to wszystko będzie się w karcie pojawiało wraz ze wzrostem. Czyli śledzimy kartę i zapraszamy i na wydarzenia, i po prostu na pyszne jedzonko. Zgadza się. Dziękuję bardzo. Tatarak stał się ważnym punktem na kulinarno-rozrywkowej mapie regionu. Fenomenalne, nietypowe jedzenie plus interesująca oprawa muzyczna i piękne otoczenie czynią z niego miejsce wyjątkowe. Do tego o różnych porach i roku, i dnia. Jest klimatycznie, prawda? Ale że mamy porę roku, kiedy wreszcie w Polsce robi się ciepło, to chętnie wykorzystujemy własne zielone zakątki, ogródki czy działki, by organizować garden party. Najchętniej oczywiście przy grillu. A jak zostać top szefem, serwując karkówkę czy kiełbaski? Zacząć od dobrych zakupów. W moim koszyku znajdą się zarówno świeże mięsa od sprawdzonych dostawców, jak i sezonowe warzywa z lokalnych plantacji. Może też coś na deser. Niektóre wspomnienia z dzieciństwa mieszają się ze scenami z filmów Barei. Pamiętam skrzywione sprzedawczynie, które z niechęcią patrzyły na wchodzącego klienta.
po co w łazie, skoro i tak nic nie ma. Dziś mogę porównać i docenić ekspedientki w moim ulubionym euroszparze, które sympatycznie uśmiechają się do klientów. O ten dobry klimat w sklepie, ale też w relacjach z pracownikami i dostawcami dbają właściciele szpara. Ola i Maciek aż emanują pozytywną energią i dlatego moje ukochane szparagi zakupione w takiej atmosferze smakują mi jeszcze bardziej. Przepiękne szparagi, uprawiane z miłością przez panią z Dobrzycy i takie piękne szparagi możecie dostać tylko tutaj. Reszta wędruje do Niemiec na eksport. Dlaczego dzisiaj mówimy tyle o szparagach? Bo bardzo krótko są z nami, tylko właściwie do lipca możemy z nich robić różne potrawy, a przepyszne są, już samych zup wymieniłabym pewnie kilka, a fantastycznie smakują też z grilla. A że dzisiaj ja wybieram produkty dla Mikołaja, on będzie musiał coś upichcić, bo przygotowujemy takie małe garden party, to szparagi na pewno się na nich znajdą. W tym doborze produktów na grilla pomogą mi właściciele tego sklepu, którzy goszczą nas w każdym programie Wysmakowani. Cześć, witamy. Dzień dobry. Gościć w waszym przypadku to jest słowo klucz, bo rzeczywiście tutaj się czuje tę przyjazną atmosferę. No cieszę się bardzo, na tym nam najbardziej zależy. No właśnie, ale wyjaśnijmy jakby od początku, bo kojarzymy ten sklep jeszcze z inną marką. Tak, wcześniej byłam marka Piotr i Paweł i kiedy sieć przestała jakby funkcjonować, to zastanawialiśmy się nad tym, co będzie najlepsze jakby dla nas i dla naszych klientów, dla nas, czyli pomysłu biznesowego. My wybraliśmy właśnie sieć Spar. Dlaczego? Ponieważ jest to marka, która funkcjonuje w prawie 50 krajach świata. Ale w Polsce nie była taka znana. W Polsce nie była taka znana, ale postanowiliśmy zaryzykować, ponieważ uważamy, że to miejsce jest wyjątkowe i chcieliśmy takim pozostać. I wybraliśmy właśnie sieć Spar, ponieważ ona nie dość, z jednej strony jest taka światowa, ma w 50 krajach świata, 13 tysięcy sklepów i w ogóle i to jest fantastyczna historia, ale druga taka bardzo istotna z naszej perspektywy sprawa to jest to, że jest to sieć franczyzobiorców, niezależnych detalistów i z jednej strony globalna, a z drugiej daje nam działać lokalnie, a nam no na właśnie, tym najbardziej no właśnie, zależało. Tutaj wyjaśnijmy, bo ten know-how jest dostajemy ustalone, to, co tak, centralnie tak. Jest zabezpieczone, a z drugiej strony możemy też działać sami i tak jak zawsze chcieliśmy, czyli zapewnić klientom wiele produktów, które tak naprawdę w innych miejscach są niedostępne. Jak na przykład te szparagi. Na przykład prawda? Te szparagi, no, nabiał. A tak specjalny... a propos, świetny wybór. Produkty, których tak naprawdę potrzebujemy w kuchni na co dzień i nie zawsze jesteśmy w stanie kupić w innych miejscach. Ja myślę, że sama robiąc zakupy jestem przykładem tego, że ja tutaj wszystko mogę dostać. Czyli wymyślam sobie na przykład grilla. Tak, tak jak wiem, dzisiaj to zrobimy. Tak, tak. I wiem, że dzisiaj tutaj wszystko będę mogła kupić. Raz, że możecie wszystko kupić tutaj, że możemy, a dwa, że to o czym wspomnieliśmy, lokalni dostawcy, to wspieranie regionalnego tak, biznesu, tak. Tak. Miejsc pracy, co jest też tak, bardzo mamy właściwie istotne. Osoby, które z nami pracują, są bardzo wiele lat. Nawet niektóre są 20 lat, także znają klientów. To są czasami tego... małe, rodzinne firmy, prawda? Takie, które gdzieś tam wkładają serce całe w wyprodukowanie tego. Tak, tak. No i jakby w tych kontaktach to wszystko jest troszeczkę tak rodzinnie. No, na tym nam zależy, żeby każdy jak przyjdzie, wiedział, że właściwie troszkę jest u siebie. Tak? Na każdej płaszczyźnie. Jeżeli tak. Mogę, w ogóle jesteśmy lokalnymi patriotami i tak patrzymy na to, że to nie jest kwestia powiedzenia w telewizji właśnie, że patriotami jesteśmy, tylko tym właśnie możemy sobie pomagać, że wspieramy lokalnych przedsiębiorców, płacimy tutaj podatki i tutaj wszyscy na tym korzystają. Zresztą w nazwie sieci Spar jest, że wszyscy właśnie korzystamy na wzajemnej współpracy. To jest dla nas to jest to. Co jest jeszcze też istotne, że jakby odchodzimy od tego, żeby gdzieś sprowadzać produkty z bardzo dalekich tam, oczywiście no jakieś cytrusy, tak, no to inaczej nie zrobimy. Rzeczy, które tak, mamy. Ale to, że one są blisko, mogą być przez to świeże, no nie tracimy paliwa, dbamy o środowisko. To są takie dwa aspekty. Z jednej strony właśnie możemy zapewnić świeżość, jakość produktową na dwóch etapach, bo również magazyn, który do nas dostarcza, ten główny magazyn też stara się jakby zapewnić to, co nasz klient oczekuje. A z drugiej też strony chcemy oddać ciągle serce tą obsługą, tym, że klient będzie miał uśmiech, tak jak przyjdzie, to będzie po prostu zadowolony, bo wszystko tu dostanie. No, na tym nam najbardziej zależy i to wiem, że możemy zawsze zaoferować. Zawsze też cenimy sobie taką wolność jako taką i tak nawet chociażby jeżeli chodzi o ilość produktów, które możemy kupić. U nas można zarzucić sobie każdą dowolną ilość mięsa, wędlin, a niekoniecznie kupować już spakowane. Ale też możemy na przykład jeden plasterek,
czy jeden plasterek serka. Są osoby, które nie potrzebują więcej, więc no wszystko wedle życzeń. Ja jeszcze na co chciałam zwrócić uwagę, to jest bardzo duży wybór. Jeżeli sobie nawet wymyślimy jakiś tam, nie wiem, przepis, Mikołaj ma takie czasami tendencje, że po prostu podrzuca mi przepis, ja mówię, skąd ja wezmę te produkty? Po czym się okazuje, że rzeczywiście możemy je znaleźć. Dobrze, że zwróciłaś uwagę na to, że jest tak duży wybór, ponieważ nie jestem pewien, czy wszyscy klienci zdają sobie w ogóle sprawę z tego, że w naszym sklepie jest gdzieś 7-8 razy więcej asortymentu, aniżeli w najpopularniejszej sieci w Polsce, której nazwy nie wymieniamy. Tak, się przekonałam o tym, jak nawet robiliśmy ostatnio zakupy tutaj, to okazuje się, że i dla wegan, i dla wegetarian, i zdrowa żywność, i ekologiczna, i bioorganika. Tak, dietę sobie nie wymyślisz. Tak, co dla mnie jest istotne. Więc ja Was teraz poproszę, żebyście mi pomogli. Ja wiem, że już przygotowaliście dla mnie jakieś stanowisko, gdzie są te wszystkie rzeczy, które grillowe będą mi... Dzisiaj, tak? Grillowe, ja, tak, właśnie, robimy garden party. Super. Dzięki. Zapraszamy. Skorzystałam z zaproszenia oczywiście, bo Mikołaj już w pełnej gotowości, by znów oddać się swojej pasji i w tej miłości do gotowania nie jest odosobniony. Dziś do wspólnego grillowania zaprosiła nas Nadia i jej rodzice. Nastolatka jest finalistką konkursu dla młodych masterchefów. Ciekawe, co razem wyczarują. W razie czego ułatwię naszym kucharzom zadanie, bo dostaną pyszne mięso już w przyprawach i marynacie oraz bardzo smakowitą kiełbaskę. Wszystko od sprawdzonych lokalnych producentów. A ich zadaniem będzie przygotować kolorowe dipy o różnych smakach oraz coś prostego, ale nietypowego na deser. No i rzecz jasna, schrupiemy szparagi. Zadanie wykonane, reszta należy do naszego kulinarnego, międzypokoleniowego teamu. Do dyspozycji mają całą gamę doskonałej jakości produktów, więc liczę na równie wyśmienitą imprezę pod chmurką. Drużyna wysmakowanych, jak wspominałam, powiększyła się. Nadia, pomimo swoich 100 lat, już wie, że swoją przyszłość widzi w świecie kulinariów, co zresztą potwierdza udziałem z sukcesem w branżowych konkursach. Wreszcie Mikołaj miał godnego wspólnika w naszej kuchni pod chmurką. Ja też przy okazji liznęłam trochę tajemnej wiedzy o gotowaniu. A to wartościowa wiedza, bo staramy się pokazać, że jest możliwe przyrządzenie posiłków bardzo smacznych, ale jednocześnie nieskomplikowanych, szybkich i bez dużego nakładu pracy. Naszym zabieganym życiu to bezcenne. Co istotne, wszystkie produkty nabyliśmy w jednym sklepie i do tego częściowo przygotowanym. To duża oszczędność czasu. Reszta w doskonałej atmosferze powstawała na działce. Poza kiełbasą i mięsem grillowaliśmy szparagi posypane szczyptą soli, cukru i skropione sokiem z cytryny oraz oleju sezamowego. Kiedy dania się pięknie rumieniły, stworzyliśmy trzy kolorowe, przepyszne dipy. Pochodzącą z kuchni kaukaskiej ekspresową adzikę, pikantną i aromatyczną, pasującą do większości mięs. Wzorowane na najpopularniejszym sosie na Wyspach Kanaryjskich majonez a la Mojo Verde, mniej pikantny, delikatny, ale z mocno wyczuwalną kolendrą i pietruszką oraz dip sezamowy na bazie majonezu i oleju sezamowego z podkreślającą smak kurkumą. No i ostatni akord, którym nasz kulinarny duet skradł serca, to deser. Bardzo prosty, ale wprowadził nas w błogi stan. Grillowany chlebek posmarowaliśmy również z grillowanymi bananami i polaliśmy sosem czekoladowym, a następnie posypaliśmy orzechami. Polecamy taką działkową biesiadę. Można ją przygotować razem z gośćmi, bez stresu, miło spędzając czas, a potem rozkoszując się wspólnym posiłkiem. A jaka uczta czeka nas w kolejnym odcinku? Cóż, zapraszam do oglądania następnego spotkania z wysmakowanymi. Do zobaczenia!